rękę na pulsie w Sopocie, ale nie spuszczamy oka z sieci. Jak internet reagował na otwarcie euro? O tym Aleksandra Pika. Dobry wieczór, Olu. Dobry wieczór. Czy w internecie jest równie głośno jak na włoskich ulicach? Myślę, że głośno to jest już od rana, bo wszyscy nie mogli się doczekać, aż wystartuje turniej. Ale też słychać takie troszeczkę odgłos zawodu, pojękiwanie ze względu na tą Turcję, która miała być czarnym koniem turnieju, a dzisiaj turnieja Włosi to zweryfikowali. No i dużo właśnie tweetów na ten temat. Zawód właśnie Turcją i mieć oryginalne przebranie? No można i to jest najlepszy przykład. Tym żyliśmy dzisiaj, a jutro już trzy mecze. Myślę, że najciekawiej zapowiada się to spotkanie Belgia-Rosja w Petersburgu. I te dwie drużyny mierzyły się w eliminacjach do Euro i wtedy Belgia wygrała 3-1 i 4-1. Zresztą to były naprawdę niesamowite eliminacje, jeżeli chodzi o reprezentację Belgii. 40 goli zdobytych i tylko 3 stracone. To zasługa świetnej defensywy. A w tej defensywie zobaczymy Tobiego Alderweirelda. Bardzo doświadczony zawodnik, ponad 100 występów w reprezentacji. No ale ten cykl nie jest o liczbach, nie jest o statystykach, to ma być Eurostory, czyli taka ciekawa historia, więc przedstawiamy historię obrońcy Belgii. I ten mecz Belgia-Rosja to jest jeden z naszych głównych punktów jutrzejszego programu. Tak, ale najpierw zapraszamy tak do porannej kawy od godziny 8. Już tak naprawdę dużo się dzieje na antenie TVP Sport, Studio Euro. Lapika, bardzo ci, Olu, dziękuję. Dziękuję. Przez większą część programu odwiedzaliśmy Włochy i teraz też wracamy, ale już ze sprawą siatkarzy. W Rimini mieliśmy dziś hit siatkarskiej Ligi Narodów. Polska kontra Brazylia, mistrzowie świata kontra mistrzowie olimpijski. No i Polska przegrała 0-3.